Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Motostory. W dzisiejszym programie naszym gościem jest znany polityk i publicysta, pan Janusz Korwin-Mikke. Dzień dobry panu, witam serdecznie. Proszę powiedzieć, jakim autem pan dzisiaj do nas przyjechał? A co to jest za model? Hyundai. Jakiś duży. On się jakoś nazywa na T, zapomniałem. A jakie są mocne strony tego samochodu, jakie słabe? Mocne takie, że ma wysokie zawieszenie, jak jeżdżę po górach, po górkach i dolinach, to mi się to przydaje. Słaba, że dużo pali. Dlaczego akurat ta marka? W tej chwili mamy w dziedzinie samochodów mamy wolny rynek, w wyniku czego ceny są mniej więcej proporcjonalne do wartości samochodu. Im droższy, tym lepszy. A ponieważ chciałem mieć taki trochę bardziej terenowy, no to sobie kupiłem takie coś. A ma pan jakiś wymarzony model, którego jeszcze pan nie ma, ale który bardzo by pan chciał mieć w przyszłości? Nie, jest wiele samochodów, którym mogę jeździć. Dla mnie samochód, proszę panią, to jest maszyna do przekształcania przestrzeni z Korwin-Mikke w jednym miejscu, przestrzeń z Korwin-Mikke w innym miejscu. I marka mnie mało interesuje. A jakimi samochodami jeździł pan do tej pory? Najpierw starą dekawką, co się dzisiaj nazywa Audi. Potem Wartburgiem. Jakoś nigdy ominęło mnie, znaczy raz tylko jechałem Trabantem i syrenka mnie to ominęło. Potem jeździłem Maluchem, kilkoma Maluchami. Zastawą Ford Sierra, bardzo dobry samochód, jakimś DU, nie pamiętam, bardzo, bardzo fajnym. I potem jeszcze jeździłem Hondą i teraz tym. Parę samochodów się przewinęło, uważa się pan za dobrego kierowcę, czy zdarzyło się, że jakieś auto uległo takiej konkretniejszej kolizji? Konkretniejszej to nie, ale wypadków miałem kilkanaście już, tylko takie drobne stłuczki. Uważam, że kierowca nie ma wypadku, że bardzo źle jeździ. To jest tak jak grze w gazdy, gdzie trzeba rzucić do granicy kierowcy. Ten, który nigdy nie przerzuci granicy, no źle gra, prawda? Za ostrożnie gra. Trzeba jechać tak na granicę. Oczywiście można przekroczyć tę granicę o parę centymetrów, czyli tam stłuczka czy coś, natomiast nie tak, żeby zagrozić mu życiu oczywiście. Ale ogólnie jest pan agresywnym kierowcą, czy raczej takim spokojnym na drodze, że jeździ pan zawsze bardzo agresywnym i spokojni kierowcy mnie denerwują. Jak ocenia pan warszawiaków, no i ogólnie Polaków jako kierowców? Czy często zdarza się panu, że łamią przepisy na pana oczach? Kierowcy znaczy jeździli bardzo dobrze jeszcze 2-3 lata temu. W tej chwili nastąpiło pewne pogorszenie, bo ci najlepiej jeżdżący wyjechali za granicę do pracy, a z kolei no, dostało dużo nowych kierowców, niektórych za łapówki, więc się trochę pogorszyło, ale ogólnie Polacy jeżdżą bardzo dobrze. A czy uważa pan, że wiek kierowców, którzy, a w zasadzie osób, które mogą dostać prawo jazdy, faktycznie powinien być podniesiony do 21 roku życia? Proszę panią, ja dostałem prawo jazdy w wieku lat 15 i pół. I uważam, że jak człowiek nie nauczy się jeździć do 16-17 roku, to się nigdy nie nauczy dobrze jeździć. Mamy ogromną ilość wypadków spowodowanych tym, że ludzie się za późno uczą jeździć. Powtarzam, że trzeba mieć pewne odruchy, które się wyrabiają 12-13, przecież ja pierwszy raz siedziałem za kierownicą, ojciec mnie puszczał, miałem 13-14 lat. I to jest normalny wiek, który człowiek powinien się uczyć jeździć, żeby nabrać właściwych odruchów. Potem uczenie się jeździć po 18, człowiek jest za stary, żeby się nauczyć jeździć dobrze. Stąd wszyscy jeżdżą nie tak dobrze, jak mogliby, gdyby się uczyli wcześniej. Czyli pierwszy raz wsiadł pan za kółko w wieku lat 13, a kto pan nauczył jeździć? Ojciec, oczywiście, tak jak w normalnym kraju. Kiedyś w Polsce była niby komuna, ale panował liberalizm o tyle, że można było uczyć się u ojca czy u kogoś tam, tylko się literkę stawiało na dachu, czy stawiało w szybę. Nie dawało się egzamin, nie trzeba było kursu żadnych zdawać. Trzeba było po prostu dać egzamin. Uważa pan, że kobiety jeżdżą gorzej od mężczyzn? Nie, no to nie uważam, to jest oczywiste zupełnie, natomiast oczywiście nie wszystkie. Znam kobiety, które jeżdżą bardzo dobrze. Wie pani, proszę, znaje kobiety, które dobrze prowadzi samochód? Nie wiem. Po tym, że na widok kobiety za kółkiem wreszcie zjeżdża z drogi, ty głupia babo. Dobrze, że dopuszcza pan chociaż jakieś wyjątki, to się czuję trochę pocieszona. Nie, są bardzo liczne wyjątki. Ja znam bardzo wiele kobiet, które prowadzą lepiej, znam bardzo wielu mężczyzn, którzy prowadzą źle. Ja tylko mówię, że umiejętności oceny odległości i tego jest u kobiet znacznie gorsze. No i
Więc tu jasno, kobiety mają lepszą pamięć od mężczyzn, mają gorszą orientację czasowo-przestrzenną i na to się nic tutaj nie poradzi. To jest statystyka i tyle. Ale to oczywiście nie znaczy, że dana kobieta nie umie świetnie jeździć. Tylko wie pani, jakoś jak w Formule 1 nie ma ani jednej. No tak, Formule 1 nie. A proszę powiedzieć teraz, jeszcze wracając do auta jako takiego, jak ocenia pan obowiązek zapinania pasów? Bo to również chyba... Jak pani wie, nie zapinam. Na szczęście mam jakieś zwolnienie lekarskie, bo... A dla pani informacji, kobiety w ciąży mają prawo jeździć bez pasu, więc pani może powiedzieć, że od 2 godzin pani jest w ciąży, prawda? No, dziękuję. Pani... Dobrze wiedzieć. I pani nie zapina. Natomiast ja uważam, że to jest nieetyczne przede wszystkim, niebezpieczne dla ruchu, dlatego, bo kierowca jak jest... Znaczy, dlaczego ja jadę 120, a nie załóżmy 150? Bo się boję. Otóż jeżeli ja mam zapięte pasy, to się mniej boję. Więc będę jechał już nie 120, a 130, prawda? Bo się mniej boję, więc mniejsze szanse na śmierć. Dlatego też, jak ja w Sejmie wszedłem na trybunę, jak była dyskusja, teraz to Kongres Liberalno-Demokratyczny zgłosił ten kretyński wniosek o obowiązku zapinania pasów. Ciekawe, kto od nich miał udziały w fabrykach robiących pasy. No i ja powiedziałem wtedy z trybuny sejmowej, że oczywiście liczba wypadków wzrośnie po wprowadzeniu pasów, więc był ogólny śmiech na trybunach. Oczywiście wzrosła na drugi rok, to jest oczywiste, musiała wzrosnąć. Bo kierowców ginie mniej, ale pieszych ginie więcej z uwagi na to, że kierowca czuje się bezpiecznie i bardziej kozakuje. Także to jest absolutny nonsens i to jest w ogóle skandal. Potem niemoralny. Jak się poluje na niedźwiedzia, to nie wypada iść na niedźwiedzia w zbroi. Prawda? Człowiek powinien też umieć... Znaczy, krótko, kierowca powinien ginąć pierwszy. Dlaczego na przykład mamy zasadę, że w samolotach pilot nie ma spadochronu? Bo ona zginie razem ze wszystkimi. Gdyby pilotni mieli spadochrony, to oczywiście na pewno mniej pilotów by ginęło, prawda? Ale nie o to chodzi. Na statku kapitan wsiada jako ostatni. W razie katastrofy. Tak samo w samochodzie kierowca powinien ginąć pierwszy. Wtedy rozumiem, a jeśli w samochodzie... Jeśli pani by naprawdę chciała, żeby było mniej wypadków, wstańmy, że mniej wypadków jest dobrze. To kierowca powinien jechać w takiej szklanej klatce o pół metra przed samochodem. To wtedy ludzie by jeździli ostrożnie, prawda? A jeśli w samochodzie jest więcej niż jedna osoba, to nie uważa pan, że jeśli jedna osoba tylko nie będzie miała zapiętych pasów i dojdzie faktycznie do wypadku, to ona może spowodować śmierć pozostałych, które powiedzmy chcą żyć? Niby dlaczego? Zdarzają się wypadki, kiedy ta osoba nie zapięta, po prostu lata po wnętrzu samochodu. Samochód zahamuje, najwyżej wyleci przez przednią szybę. Tak właśnie ocalał pan Jętarski, prawda? Gdyby był zapięty pasami, to by zginął, a tak żyje. Nie wiem, w jakim on jest w tej chwili stanie, ale przeżył. Gdyby był zapięty pasami, nie żyłby. Gdybyśmy mogli się przenieść i obejrzeć, co ma pan w bagażniku teraz. Proszę bardzo, powietrze. To jest dla psa, jak wodę psa, to podkładam mu to, żeby nie pobrudził mi samochodu i nic więcej w bagażniku nie ma. Jak sami widzicie, w bagażniku pana Korwina jest raczej pusto, ale dowiedziałam się, że ma pan za to CB radio. Czy często pan z niego korzysta? Jakiegoś trupa muszę przewieźć albo coś, to bagażnik muszę mieć pusty. Mam CB radio, oczywiście stale korzystam cały czas. Gdyby nie CB radio, to dawno by nie miał samochodu. Czyli przydaje się. No się bardzo przydaje, oczywiście wspaniały wynalazek. Rozumiem, że w związku z tym jest zakazany podobno. Ale jest pan kontrowersyjny, więc zawsze można coś dodać, chociażby do samochodu. Dziękuję panu serdecznie za wizytę w naszym programie. Było bardzo miło, dziękuję bardzo.